Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem tutaj widzimy po prawej stronie Sebastiana Wardęgę. Po lewej stronie mamy panie, które będą losować. Panią Bogusławę, która jest w środku. I panią Milenę. I męża tutaj pani Mileny, Rafała. A będziemy teraz losować gołębie pochodzące z hodowli Arka Koniecznego. Arka, który produkuje tego typu produkty. Tu mamy ziołowe mieszanki, one są nam bardzo dobrze znane i tak jak co możemy zwrócić uwagę, w tym roku się gama tych oferowanych przez kolegę Arka Koniecznego produktów powiększyła zdecydowanie, bo mamy już 2, 4, 6, 7, już o nich wcześniej mówiliśmy, o tych ziołach. Zioła te były teraz promocją objęte, na jakiej zasadzie? To może Sebastian nam powie. Co? Dzień dobry, witam jeszcze raz kolegów serdecznie, witam kolegę Krzysztofa u nas w sklepie. Dzisiaj chcieliśmy zrobić losowanie 10 gołębi Arka. Promocją były objęte wszystkie produkty, czyli każdy, kto kupił dowolny produkt Arka, bierze udział w losowaniu. Także czy to był chrzan, pokrzywa, czy zioła, posypka, to wszystko było objęte promocją. Na początek mamy 10 gołębi od Arka, to są gołębie powiedzmy z takich nowych nabytków Arka. Młode wszystko tym razem. Wszystko młode, tak. To są 17 roku gołębie. To jest pierwsza tura tych gołębi, druga tura też po lotach młodych. Zrobimy losowanie podobnie jak u kolegi Andrzeja. Będą jeszcze, no postaram się, żeby jeszcze tam od Arka troszeczkę tych gołębi przywieźć, z tych jego gołębi lotowych, z rozpłodowych, tak żeby każdy tutaj miał możliwość przetestowania również tych gołębi. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie chciałem koledze Arkowi podziękować za materiał. Jego samiczka u mnie na gołębniku będzie pierwsza w maratonie, druga na okręg, także bardzo dziękuję koledze. To jest taki gołąb? Stary? Nie, to był właśnie o dziwo roczny gołąb. Roczny gołąb, to tak, jest ciekawe. I siadła trzecia i chyba 12 czy 13 na oddział w oddziale. Nie? Także super materiał, super gołębie. Ma kolega Arek, jeszcze raz bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze tak przerwę Ci, bo widzę, że tutaj ta bańka niejako z tymi losami jest bardzo obszernie wypełniona. Tam tak. Ile ich może tutaj? 300, 400 jest tych osób, co skorzystały? Dużo więcej chyba. Tak? Dużo więcej, tak, widzimy. Panie będą nam za chwilkę losować, tak, a jest. Tutaj mamy jedną taką modyfikację, że przed chwilą robiliśmy losowanie gołębi kolegi Andrzeja Głazika, za co też bardzo dziękujemy, za gołębie, które kolega Andrzej przysłał. Oczywiście również koledze Andrzejowi dziękujemy, tak jest, zgadza się. Ale tam on dał rodowody, natomiast Arek troszeczkę się lenił, że tak powiem, z przyczyn już nie powiem jakich pewnie, ale tutaj zaraz nam przysłał kartkę z tymi numerami, które gdzieś zawiesiły się na poczcie, podejrzewam. Tak. Te rodowody także nie zdążyły dotrzeć niestety do nas, mieliśmy nadzieję, że dotrą, ale mamy numery tych gołębi i jak gdyby tutaj wypiszemy tylko, którym kolegom udało się wylosować jakiego gołębia, a oczywiście gołąb dotrze z rodowodem, z pełną dokumentacją. Tutaj zaczniemy losowanie podobnie jak ostatnio. Teraz, która pani będzie teraz losowała? Może pani? Milena. Proszę bardzo. I pierwszego gołębia o numerze? To jest 099, oddział 17 rok, 5200. 5200 i jedzie do kolegi Roberta Bartczaka, miejscowość Gzy. Teraz następny gołąb ma numer. Następny numer to jest 0917 rok, 5193. 53. Pani Bogusia nam teraz losuje, tam głęboko sięga. Widzimy. I idzie ten gołąb do kolegi Jacka Marszk, miejscowość Maszewo. Tutaj panie troszeczkę będą prawdopodobnie oszukiwać, myślę, przy losowaniu, bo tutaj jak rozmawialiśmy, mieli takich miłych klientów, którzy zawsze prosili, żeby te ich losa wylosować, ale widzę chyba, że za dużo nie oszukają, nie? No zobaczymy. Teraz mamy gołębia o numerze... Za co serdecznie przepraszamy tych tych panów, tak. Właśnie w imieniu pani. Mamy gołębia... 5196. Tak, i to jest do kolegi Sebastiana Nawrota z miejscowości Wodzisław Śląski. Ta miejscowość Gzy to chyba, nie wiem, gdzieś tam u mnie na Pomorzu, bo jest taka jedna blisko, ale to nie wiem, czy to Maszewo, to nie pamiętam gdzie jest, ale Wodzisław Śląski to wiadomo, na Śląsku. Mamy czwartego gołębia teraz. Czwarty gołąb to byłby 5195. Tak. I będzie ten gołąb w gołębniku, tam trzeba podnieść, bo to jest następne losowanie, żeby ci mieli szansę, nie? Odwrotnie jakbym poprosił. Dawid Ciesielczyk, miejscowość Trzemeszno. Może tam głębiej koleżanki troszeczkę zamieszają. Może 51, ten miły pan się znajdzie. 54. Teraz jest gołąb o takim numerze. 5194. 5194, tak. I Lena nam wylosuje. Skąd jest ten szczęśliwy wygrający? Ten, co wygrał tego gołębia? Pani. Czy pani? No właśnie. Tam była jedna wcześniej. Pani Amanda Witkowska. Miejscowość Zawadzkie.
Sawackie to oddział 266, tam gdzie Jerzy Kostosz i ksiądz Jerzy Kostosz razem ze Ryszardem Żółkiewiczem lotują też i inni koledzy tam często w oddziale byliśmy. 5197 kolejny tak. Goło. I mamy zwycięzcę Karol Szczepański, miejscowość Gołuchów. Teraz jest 5248. 5248. Wszystkie mają taki sam numer początkowo oddziału 099. Arek Konieczny, gdzie ma lot. Maraton chcieliśmy jechać, ale chyba nie pojedziemy. Zobaczymy. Krzysztof Stefanowski, miejscowość Bolszewo, to umie tam na północy. Przy Wejherowie, tam blisko. Kolejny go 5198. Pogoda nam się trochę popsuła. Stanisław Bogdan, miejscowość Rakowiska. Kolejny gołąb to jest 37,95. 5. A wygrał go, czy wygrała, to zobaczymy. Przemysław Karbowy, miejscowość Wola. Na razie nie mamy tego pani, co zadzwonił do was, żeby tam dobrze wylosować. Nie, żaden się nie trafił z tym. Dobrze. I ostatniego gołębia. Ostatni gołąb. Tutaj chciałem nadmienić, że to jest gołąb, który ma uszkodzone oko. Ale no, szkoda było usunąć tego gołębia z hodowli, bo do rozpłodu będzie się nadawał. A prawe czy lewe? Albo prawe, albo lewe. Ale jest po bardzo dobrych gołębiach i Arek go właśnie ten uchował, że tak powiem, tutaj, żeby komuś gdzieś tam w rozkładzie posłużył. Widzimy 51,40. 51,40, tak. To od razu mówię, taki inwalida troszeczkę. Delikatny. I dostanie go kolega Mariusz Szulc, Komorowo. Taka miejscowość, tutaj on mieszka. Czyli mamy wszystkie 10 gołębi już rozlosowane. Jeszcze raz bardzo dziękujemy tutaj hodowcom, którzy między innymi właśnie tak jak wcześniejsze losowanie Andrzejowi Głazikowi, Arkowi Koniecznemu, którzy przygotowują takie gołębie tutaj dla tych osób, którzy korzystają z oferty tych firm. To była wcześniej firma Prima, teraz była firma producenta ziół, preparatów dla gołębi, takich na bazie ziół kolegi Arka Koniecznego. Wy tutaj głównym dystrybutorem jesteście chyba jedynym na taką skalę, tak? Tak, tak. Dobrze, tak. Jeśli chodzi o zioła kolegi Arka, to tak. A widzimy, że bardzo dobrze sprzedają, bo ten puchar tutaj, który mamy z tymi losami, świadczy o tych klientach. Bardzo, bardzo dużo hodowców, którzy używają te zioła, bardzo sobie chwali, wracają jak gdyby po nie, także tutaj stuprocentowo możemy zapewnić, że to są bardzo dobre produkty, naturalne i tutaj po jak gdyby ta gama tych produktów jest tak uzupełniona, że każdy jak gdyby może coś dla siebie tutaj znaleźć, nie? Bo jest i herbatka, i posypka, jak ktoś troszeczkę mniej czasu ma, no to bierze posypkę na karmę, jest oregano, które wiadomo jak działa, chrzan, pokrzywa, także tutaj całą hodowlę można obsłużyć i jeśli chodzi o strony lotowej, jak i rozpłodowej. Także serdecznie polecamy te produkty, jak oczywiście produkty kolegi Andrzeja, również szeroka gama produktów i bardzo tam mieliśmy te zestawy, to były objęte promocją rozpłodowe, lotowe, tak? Tak, tam było tam były cztery zestawy, dwa rozpłodowe, dwa lotowe, także też były o różnej wartości, jak gdyby, no ale każdy mógł sobie tutaj dla siebie dobrać odpowiedni zestaw. Tak, no właśnie skończą teraz niedługo loty gołębi dorosłych, będą gołębie przygotowywane do rozpłodu, do pierzenia. No, jeszcze mamy też loty gołębi młodych, no. Które tutaj na pewno też każdy będzie starał się przygotować jak najlepiej te gołębie. Także na razie polecamy wszystkie produkty, nadal trwa u nas ta promocja, że od 200 zł wysyłka jest gratis. Można sobie obejrzeć, jakie mamy aktualnie promocje. Zawsze każdy znajdzie coś dla siebie i od 200 zł wyślemy te produkty gratis. I tutaj przy okazji dziękujemy koledze Sebastianowi i przede wszystkim paniom za losowania. Paniom to powinni go podziękować bardzo, te osoby, które te gołębie wylosowały. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry.